bo tutaj mamy testy kolejnej gry. F4E Extraction. Europe West. To jest też Extraction Looter, ale taki bardziej w stylu LOLa. I to są dwudniowe testy tylko, także chcę przetestować sobie giereczkę. Co tam wymyślili ciekawego? Nie znasz tego? No bo to dopiero wiesz. To jeszcze nie wyszło. Tak na dobrą sprawę. Niż tak, o, to działa. Pyk. Są postacie różne. Tu są perki. Tu jest storage. Challenge. Shop. Craft. Social. I lobby. Czemu nie wyjdzie? Nie, no wyjdzie. No ja właśnie lubię takie top-down, bo no, nie ukrywajmy, no. Mój aim to nie jest jakiś super zajebisty. Tym bardziej, że ja mało gram w shootery. Nie, no tak, tak, tak. To jest właśnie tak zrobione. Ale to jest Extraction Looter też, tak jak Dziki Zachód, nie? Pa, salutujesz na początku. Pyk. O, da się tak lutować. Tylko ciekawe, bo dali WSD chodzenie, bo przecież nie było. Ale kurwa, patrzcie na FPS-y. Jak stoję, to są fajne. Ale jak się ruszam, to już nie. Ale będzie trzeba coś ogarnąć. Bo jest dramat. Jest 50 FPS-ów, a chodzi jak shit. Kurwa, wiesz co jest z niego? Rozszerzałem najniższe ustawienia. Ale mi tak procek ta gra wpierdziela. To nie wiem, mam 60 FPS-ów? Mam wrażenie, jakbym miał 10. Ale chodzenie w WSD na plus, bo wcześniej było normalnie na myszce jak w LoLu. A teraz jest WSD. Co jest kurwa, widzieliście to? Nie wiem, na poprzednich testach, bo ja już grałem na jednych testach tej gry. To nie działało to aż tak tragicznie. Nie wiem, może z rozdziałki kurwa zjadę. Będzie wyglądać jak gówno, ale przynajmniej będzie działać. Ale sam zamysł gierki mi się podoba. Fajne. Pa, pierścionek. Helfa daje. Ale mi tak procek ta gra wpierdala. Procesor. 60% procka mi ta gra wpierdziela. 70%. O kurwa, to już nieciekawie wygląda. Tu ktoś respa miał prawdopodobnie. Albo mógł mieć. Ale nikogo nie było. Co rozumiesz przez anemiczną? No bo to jest początek gry, wiesz. Później są pewnie jakieś itemy i tak dalej, nie? Wiecie, no taka gra też nie może być jakoś nie wiadomo jak kurde szybka. No bo jakoś to musi działać, nie? Nie wiem, no pytanie jak to później wygląda, wiesz, jak masz jakieś lepsze itemy i tak dalej. Teraz masz początek gierki. Ja nie mam żadnych itemów jeszcze. Po tej gierce zresetuję gierkę. Wejdę w panel NVIDIA, zlokuję FPS-y na 60. I ogarnę jakieś tam najniższe ustawienia. O, bucik. PvP. Pyk. Ekstrakt tych sukcesów uly. Essa. Łatwa gierka. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть? Ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Co mi jesteś засранец, co mnie wyzywasz? Czekajcie, raz z giereczki. O Jezu, się wystraszyłem. Dobra, czekajcie, wchodzimy w panel NVIDIA. Trzeba wejść w ustawienia programu. Komputer mi zaraz wybuchnie. Projekt F4E. Skalowanie obrazu. Ty, ciekawe jak to działa. Nie używałem tego nigdy. Skalowanie i wyostrzenie przez procesor graficzny. 50%, chuj, zobaczymy. Wyłącz. Wysoka wydajność. To jest w grze chyba. Mamy 60.
A to jest w tle. Czyli jak będzie w tle, to niech ma 30. Ciekawe, czy to... Czy ten scaling NVD coś da? No i dobra. Shop. Craft? Dobra, co to schowamy? To... To chyba rzeczy do craftu, nie? Bandaże można pokraftować. Chuj, jeszcze coś chyba skraftowałem. Co mogę kupić fajnego? Attack damage, 350 golda. No i essa, kupujemy. Ale teraz będzie oro. No FPS-y nie są zlokowane. Chyba. Albo tak średnio działa ten lock. Nie wiem, mam trochę wrażenie, że jest takie oszukane 60 FPS-ów. Widać to też na streamie? O kurwa, te pole nie widzisz. Czwarty level mam. Chyba dobrze, nie? Okej, to są takie tepeki. Pa, tu jest jakiś fajny skrzynek. Idę tam. No, dużo lepiej się gra na WSD, jak jest chodzenie na WSD. Jakiś buffa dostałem i szybko strzelam. Ja chcę ten skrzynek duży. O, mi zajebał chłop. Co dalej w Darkerka se grasz? Ścionek i uwaga. Bracelet pod attack damage. Kolega? Co ty gadasz? Ta moja postać działa chyba tak, że tutaj czasami takie kwiatki rosną. Jak ja to zbieram, to dostaję buffa. O, właśnie to jak zbiorę, to dostaję buffa. 40% attack speeda. Attack damage. To jest tutaj? Tak. No jak gracze jeszcze tego nie spotkałem. O, tu ktoś był. Tu ktoś był. To jakiś debil był, nie? Bo wziął z tą małą skrzynkę? Ale dłużej już nie. Artefakt. Max 100% AD, ja pierdolę. Tu się nie da przejść. Dobra to. Spierdzielando. Ale łatwe się wydaje, nie? Ja zbrojki żadnej nie mogę wykraftować. Aha, bo tu chyba nie ma broni, tylko są te artefakty? Szkoda, że optymalizacyjnie ta gierka tak leży. Opa, jak już mam damage zamieniony, nie? Tu muszą być jakieś bossy. O, ale skrzynki fajne. No, optymalizacja jest tragiczna w tej grze. Ale nie wiem, czy wiesz, jak to działa w dzisiejszych czasach, ale wiesz. Po co optymalizować, jak można wrzucić DLSS-a i będzie git. Ale gierka sama w sobie spoko, podoba mi się. Fajnie, że przeszli na WSD. O kurde. Jak chłop kurwa nie wie nawet co klika, nie? Jak tacy ludzie grają w tę grę, to ja się nie dziwię, że nikogo nie spotykam. Przecież oni się od mołów pewnie wypierdalają. O, to fajne buciki. Ciekawe, czy jest tutaj stata na attack speed, ale przydałaby się. Brakuje mi tu jakiegoś rola pod spacją. O kurwa. Grać? Aktualnie testy są. Nie bał się od pociągu. Ale no. Nie no, same założenia tak jakby gierki są spoko, ale... Optymalizacja w tych grze nie istnieje. Także... No bo jest chuj mało FPS-ów. Niby 60, ale to jest taka kurwa... Udawane 60. Mórwica, ile chłop golda miał. No ale tu nie ma dużo opcji, mam wszystko na najniższych ustawione. Czemu nie ma portalu kurwa? A pierdole. Aj hoj. Portal się zrespił przy bossie. No masz tylko takie opcje. Najniższe mam.
Jeszcze nawet z rozdziałki zszedłem, żeby to lepiej działało. I V-Sync Off. I to są jedyne opcje graficzne w tej grze.